Gość poranka, tym gościem Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komitetu Politycznego PiSu. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Panie pośle, macie za skórniaki czy taki specjalny fundusz w PiSie na trudne czasy? No, myślę, że będziemy w razie trudnych czasów wspierać się wzajemnie. A swoją drogą to rzeczywiście zaskoczenie. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, 8 gwiazdek pod moim. Nie, pan poseł na prompterze zobaczył gwiazdki oddzielające jedną informację od drugiej. Ale akurat 8. I się kojarzy. Gwiazdek. Tak, wszędzie widzi pan 8 gwiazdek. No, widzę dlatego, że telewizja po przejęciu przez koalicję 8 gwiazdek, 8 gwiazdek przy nazwisku. No. Gratuluję poczucia humoru. Co z tymi zaskórniakami? W naszej redakcji długimi włosami może się poszczycić Natalia Rzeźniczak i dlatego ona ma ten przywilej, że będzie rozmawiała teraz właśnie na temat tego, jak dbać o włosy, jak sprawić, żeby były piękne, błyszczące i gęste. Więc Natalia, oddaję ci głos, ale muszę zwrócić uwagę na piękną kurteczkę. Świetna kurtka, Natalia, naprawdę. To twarzy ci w niej. Też tak uważam, że kurtka jest świetna, dlatego postanowiłam ją dzisiaj założyć, ze względu na to, że w poranek mamy dosyć chłodny. Wakacje na półmetku, ale dla studentów to jeszcze 2 miesiące wolnego, które można wykorzystać. Nie wszyscy, z którymi właśnie teraz się spotkamy, są już studentami. My myjemy włosy tak naprawdę bardzo delikatnie, tylko przez kurze głowy. Właśnie powiedziała pani, że myjemy łagodnymi szamponami i czy to prawda, że te łagodne szampony charakteryzują się tym, że są przezroczyste, a nie są takie mleczne? Tak, dokładnie. Łagodne szampony się tym charakteryzują, one nie są perłowe, one nie są obciążające. My tak naprawdę musimy naszą skórę głowy tylko umyć, więc my tam nie wytwarzamy naturalne sebum, więc my nie potrzebujemy dodatkowego natężenia. Mamy niespodziewany problem z dźwiękiem, proszę państwa, dlatego dziewczyny będą mogły kontynuować swoją rozmowę za chwilkę. Punktualnie 7:30, Mariusz Abramowicz, przepraszam cię, to przez tych pływaków wszystko. Nie ma problemu, też na M. Bartosz Stebeńko. Robimy serwis, zaczynamy i... Boże, Wojciech Zawioła, przepraszam bardzo, jakby wypadło mi z głowy, no ale kto o tej porze jest w stanie dobrze myśleć? No też myślę, że w serwisie. Tak, tak jest. Obiecałam państwu wyższe wartości na termometrach i dzisiaj na Mazowszu, spójrzmy na mapę, żebym państwa przypadkiem nie oszukała, jak te wartości na termometrach będą się plasować. Taran, taran. No to musicie mi państwo uwierzyć na słowo. Na naszych termometrach 25-26 stopni. O, proszę bardzo, jest.